Witam serdecznie, drogich Państwa. Wielki 50% spadek cen nieruchomości w Polsce. Właśnie o 50... ceny mieszkań są za drogie w Polsce, za wysokie dla Polaków o 100%. I to jest totalne minimum. Co to oznacza? Że przez ten jedyny fakt ceny nieruchomości, aby były osiągalne dla Polaków, powinny spaść 50%. Przedstawię 10 powodów, dlaczego ceny nieruchomości są za drogie o 100% i dlaczego w normalnym środowisku, w normalnym środowisku gospodarczym ceny nieruchomości w Polsce spadłyby, czy też spadną nawet 50%. Oczywiście nie wszystkie, ale dlaczego te ceny nieruchomości powinny spaść 50% i jest na to... 10 gigantycznych powodów, które zostały wprowadzone w ostatnich, że tak powiem, można nawet powiedzieć miesiącach ale w ostatnim okresie czasu. Sytuacja jest naprawdę napięta. I to, że jeszcze na stronach internetowych można znaleźć jakieś nieruchomości, które w Polsce są po 12-13 tysięcy złotych 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy jest to oczywiście kuriozum, bo tylko i wyłącznie te nieruchomości yy, mogą kupować klienci gotówkowi lub też klienci, którzy sponsorują zakup tej nieruchomości, no, miażdżącą częścią kredytu. Zresztą ten, kto bierze dzisiaj kredyt, który yy, jest oprocentowany 10%, a może być oprocentowany 15% jeszcze bez możliwości zamrożenia, a tym bardziej z możliwością zamrożenia, a trudnością złamania potem kredytu, gdy, ceny, gdy na przykład za rok spadną oprocentowania czy za dwa, to też jest złe. Rynek kredytowy w Polsce jest zły. Kredyt sam w sobie nie jest zły, bank sam w sobie nie jest zły. Pożyczanie pieniędzy komuś nie jest złe, ale zły system kredytowy, który robi z Polaków więźniów, totalnych więźniów, upokarza Polaków, zamyka Polaków na 15 metrach, że tak powiem, kwadratowych na osobę, to jeszcze dobrze jest, prawda? W rzeczywistości Polacy mieszkają w, 5, w 10 metrach na osobę. W Polsce, prawda? Yy, obecnie tak się ludzie wprowadzają na 10 metrów na osobę, to jest chów yy, klatkowy, nie oszukujmy się, ceny mieszkań są za wysokie o 100%, więc ze względu na to, że pojawiło się 10 powodów do spa wielkiego spadku cen nieruchomości, ceny nieruchomości mogą spaść nawet 50%. A mogą nie spadać tylko i wyłącznie, jeżeli będą drukować pieniądze, jeżeli będą wprowadzać nas w jeszcze większy kryzys w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Ale zacznijmy od tych 10 powodów, dlaczego te ceny nieruchomości muszą spadać, i których ja osobiście sobie nie wymyśliłem. I nikt sobie ich nie wymyślił, a one po prostu istnieją. Jeżeli wylewamy, jeżeli przechylimy szklankę z wodą, to wiadomo, że woda się wyleje. I tak samo, jeżeli mamy obecną sytuację, którą zaraz wytłumaczę, 10 powodów dlaczego ceny nieruchomości powinny drastycznie spaść nawet 50%, zrozumiemy chyba już finalnie wszyscy, że jesteśmy na przeddzień przed wielkim załamaniem cen mieszkań. Przepraszam, wyzmyły kakawy. Po pierwsze, pierwszym znakiem na to, że mamy za wielkie załamanie cen nieruchomości, jest fakt, że e, banki przestały udzielać kredytów w prawie na nieruchomości, więc są tylko kupcy e, gotówkowi, czyli inwestorzy głównie, albo osoby, które akurat mają pieniądze, czyli gigantyczna mniejszość ludzi. No ale oni się skończą, prawda? Ale zanim przejdę do drugiego punktu, bardzo proszę o subskrypcję tego kanału na YouTube, ze względu na to, że bardzo ludzi dużo mnie ogląda i słucha w formie podcastów lub też na YouTube, ale bardzo mało subskrybuję. Będę bardzo wdzięczny za subskrypcję mojego kanału na YouTube. Z góry dziękuję. I przechodzę dalej. Tak więc, pierwszym znakiem, że już ceny mieszkań no jakimś sposobem muszą spadać, prawda, to jest totalna za, totalne załamanie sprzedaży. Oczywiście, przeciwstawieństwo do załamania, totalnego załamania sprzedaży jest oczywiście fakt, e, że ludzie tak mówią, że wtedy ceny, nieruchomo, bo ceny nieruchomości nie będą spadać, bo deweloperzy przestaną budować. Bo deweloperzy przestaną budować i zmniejszać popyt, co jest oczywiście jakimś impulsem e, sztucznego, e, sztucznego e, zatrzymania spadku nieruchomości, ale to już jest druga jest sprawa, tak? Czyli numer jeden, prawda? Numer dwa, e, drodzy Państwo, numer dwa to oczywiście są e, w, e, kredyty hipoteczne, które są oprocentowane 10%. Obecnie kredyty hipoteczne są oprocentowane 10%, a już niedługo mogą być oprocentowane 11%, albo nawet 12%, lub też 13%. Wszystko zależy od tego, jak kraje ościenne wokół Rzeczpospolitej będą podwyższały swoje oprocentowanie. Przypomnijmy taki mały impulsik, że na przykład w takiej Bułgarii oprocentowanie dalej jest zero, mimo to, że oni mają inflację na poziomie 17%. Jeszcze wiele krajów może bardzo znacznie podwyższyć oprocentowanie, bo Polska ma jedne z najwyżej, najwyższych oprocentowań obecnie na świecie, jeżeli chodzi o kraje, że tak powiem, prawie rozwinięte bo Polska nie, nie jest krajem jeszcze rozwiniętym, teoretycznie jest rozwijającym się, ale właściwie jest w tej transycji w tym transition pomiędzy rozwijającym się a rozwiniętym prawda, tak więc mamy najwyższe ale dużo krajów jeszcze, może państwo sobie podwyższyć oprocentowanie, więc teoretycznie nasza waluta może do nich tracić a dodatkowo w ostatnich dniach euro podwyższyło swoje oprocentowanie z 1,25 na 2%, co oznacza, że w ciągu, że wcześniej miało 0 euro oprocentowanie, stopy procentowe euro były 0% na poziomie 0, a dzisiaj są na poziomie 2% i już przecież EBC, czyli Europejski Bank Centralny zapowiada, że będą podwyższać tak długo oprocentowanie aż zelży. Inflacja w Unii Europejskiej, a inflacja w Unii Europejskiej potrafi dochodzić do 20%, a 9% czy 10% to standard nawet w Niemczech. Tak więc, yy, oprocentowanie, prawda? I teraz, jakie to oprocentowanie ma wpływ? Drodzy Państwo, zarobki Polaków zbytnio się nie zmieniły, więc nie mogą sobie pozwolić na tak drogie kredyty, które są obecnie na rynku, na te drogie mieszkania. Jeżeli założymy, że mamy mieszkanie 80-metrowe, a cena tego mieszkania to 10 tysięcy za metr kwadratowy, to oznacza, że taka osoba musi tam na przykład zaciągnąć. Jeżeli założymy, że zaciągamy kredyt na, 10, na 90% wartości nieruchomości, to taka osoba musi zaciągnąć kredyt na 720 tysięcy złotych. 720 tysięcy złotych oprocentowane 10% w skali roku oznacza 7200 zł odsetek w skali miesiąca, czyli jakieś 9 000 złotych, 8,5 złotych w zależności od długości kredytu. Czyli prawie a 9 tysięcy złotych wychodzi rata na mieszkanie, na mieszkanie za 800 tysięcy złotych na 25 albo na 30 lat, plus oczywiście wszystkie ubezpieczenia, plus oczywiście ogrzewanie i tak dalej, więc rata kredytu razem z oprocentowaniem e, razem z rachunkami, razem z ubezpieczeniami może wyno, wynosić 12 tysięcy złotych za zwykłe, małe 80 metrowe mieszkanie. I w tym punkcie trzeba się zastanowić, ilu ludzi jest w stanie płacić 12 tysięcy złotych? Odpowiedź jest prosta prawie nikt. Jeszcze 6 tysięcy złotych wielu ludzi jest w stanie płacić, to oznacza, że e, koszt kredytu Razem z rachunkami musiałby wynieść 6000 zł. To oznacza, że wysokość kredytu wysokość kredytu musiałaby spaść mniej więcej na 4000 zł. Z mniej więcej 9000 zł. Coś w tym stylu, prawda? Na 3,5 żeby móc płacić te 5-6 tysięcy, to oznacza, że właśnie ta nieruchomość musiałaby być mniej więcej tańsza o połowę, czyli nie kosztować o 800 tysięcy złotych, a 400 tysięcy złotych, aby normalni ludzie mogli kupić normalne mieszkanie normalnej wielkości, prawda? Po pierwsze, nikt nie będzie w stanie kupić tych mieszkań na kredyt. Po drugie, nawet jak ktoś by był w stanie je kupić, to ja nie wiem, czy będzie chciał prawda yy, I te, żeby te ceny nie spadły, żeby cena takiej nieruchomości oczywiście teraz przeciwwaga do tego punktu, żeby cena nie spadła takiej nieruchomości, to musiano by wydrukować bardzo dużo pieniędzy i ludzie musieliby zacząć zarabiać dwa razy więcej w ciągu kilku miesięcy albo kilku albo roku. To oznacza, że powstałaby wielka inflacja na poziomie 100% w skali roku, czyli mielibyśmy wariant turecki. Tak sobie tak ludzie myślą, rzeczywiście ludzie tak myślą. No niestety jest przecież, że ludzie myślą: "No tak, ale oni drukują te pieniądze, rozdają te pieniądze, to te ceny, mieszkań będą się trzymać". No jak się mają trzymać? Żeby się utrzymały, żeby człowiek dostał tak wysoki kredyt, że w ogóle mógł go dostać, bo przecież nawet jakby chciał, to nie dostanie, bo bank mu nie może dać. Bo tyle nie zarabia. Bank może dać kredyt na taki dom, ale tylko na wysokość np. 360 000 zł, a nie 720 000 zł. Więc cena nieruchomości powinna spaść do 50%, aby w ogóle taka osoba mogła zaciągnąć taki kredyt. Więc musieliby albo bardzo szybko obniżyć oprocentowanie polskiego złotego. Albo wydrukować bardzo pieniędzy, ale jeden i drugi ruch będzie wiązał się z wielką inflacją, która i tak już jest na bardzo wysokim poziomie i nie jest to wytrzymywalne, a dodatkowo jeżeli by podwyższyli oprocentowanie, to oczywiście musimy to musi wiązać się z osłabieniem polskiego złotego i polski złoty zamiast 5 złotych, e, przepraszam, dolar amerykański zamiast obecnego 5 złotych, by kosztował 6 złotych, a może kosztowałby 7 złotych i w pewnym momencie wrzucilibyśmy, e, drodzy państwo, e, taki mod e, wariantu tureckiego, e, czyli włączylibyśmy hmm, Bieg, w który, z którego już się nie da zatrzymać, i wtedy byłoby trzeba podwyższyć oprocentowanie bodaj, bodajże do 50%. Tak więc przeciwwaga do tego jest nikła, prawda? Więc musieliby drugować pieniędzy, potęgować inflację, a jak obniżą oprocentowanie, to znowu zaczniemy sytuację od nowa. Tak, to jest drugi punkt. Czyli niemożność otrzymania kredytu, a nawet jak ktoś by otrzymał kredyt, to jeżeli ktoś tyle zarabia, to chyba nie jest taki głupi, aby pisać się na coś takiego. Tak więc to jest pierwszy punkt. A podejrzewam, że oprocentowanie bardzo będzie długo yy, tak wysokie yy, utrzymane, ze względu na to, że już nawet dane rządowe, aktualne, yy, publiczne. Mówią o tym, że inflacja będzie na 15% minimum do końca 2023 roku. Co to oznacza? Że w rzeczywistości, jeżeli kłamią, to inflacja może być 20% albo 25%, więc z obniżeniem oprocentowania możemy się pożegnać, ale może wcale nie pożegnamy się z drukarką. Ale jeżeli się nie pożegnamy z drukarką, no, no to wtedy będzie osłabiać się polska waluta więc będziemy dalej się wprowadzać w totalny marazm fiskalny. Punkt numer 3. Punkt numer 3 to oczywiście hiper 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 super hiper tanie akcje na WIG. 20 obecnie akcje na WIG 20 są super hiper tanie. Mogę państwu to pokazać, jeżeli weźmiemy, wejdziemy na know-how insider. Com. mamy tutaj wykresy wszystkich walut świata, a także indeksów. Jeżeli weźmiemy sobie, wejdziemy sobie na WIG 20, to widzimy, że WIG 20 jest chorobliwie tani, ale właśnie zaczął się troszeczkę odbijać, bo to właśnie może być już totalne dno, z którego WIG 20 właśnie się będzie podnosić i tym bardziej ludzie zaczną sprzedawać swoje nieruchomości, bo nieruchomości już drożeć nie będą, mimo to, że można dostać dużo za ee wynajem mieszkania, ale proszę zobaczyć, WIG20 jest obecnie na to, przed chwilą był na obecnym dnie od, ciągle to komentuję WIG20 jest na obecnym dnie czyli WIG20 to indeks 20 największych spółek yy, na polskiej giełdzie G. -w, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. I drodzy Państwo, WIG20 właśnie odbija się od dna. Oczywiście może być to tylko chwilowe, ale już yy, mógł się zacząć proces, o którym ciągle tłumaczę wszystkim Państwu yy, od wielu, wielu, wielu lat. A teraz zacząłem robić to nawet na YouTube. Jeżeli Państwo wejdą we wcześniejsze filmy, to zobaczą Państwo tam filmy na temat giełdy i przed jakim wielkim, wspaniałym kąskiem stoją inwestorzy. Więc co to oznacza? W punkcie numer 3 oznacza to, że ceny nieruchomości będą uciekać. Ceny nieruchomości będą spadać ze względu na to, że kapitał będzie się przerzucał na WIG-20, bo WIG-20 może wzrosnąć nawet 100%, czyli będzie można zyskać nawet 100% w ciągu pół roku albo roku. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji geopolitycznej i politycznej, decyzji itd. itd. Więc jeżeli ktoś ma dzisiaj nieruchomość, to wielu tych, którzy wiedzą, którzy mają konekcje, którzy rozumieją. Mogą te nieruchomości szybciutko sobie sprzedać, żeby wrzucić pieniądze w WIG20, w WIG20 i dzięki temu może w ciągu roku zarobić nawet 100 lub 200%. Oczywiście to nie jest porada, tylko to jest moja indywidualna prognoza. Pamiętajmy, że każdy, kto słucha Formuła Nieruchomości UK, podejmuje decyzję na własne ryzyko. Formuła Nieruchomości UK jest miejscem edukacyjnym, a także informacyjnym. Wszystkie decyzje, które podejmują Państwo, robią na własne ryzyko, a ja za nie nie odpowiadam. Chyba jest to takie oczywiste. Prawda? Yy, więc numer 3 kapitał zacznie uciekać w taniutkie akcje. Co dzisiaj jest drogie według zasady, moi drodzy Państwo? Drodzy Państwo, powtarzam od wielu filmów, że kupujemy wtedy, gdy jest tanio, a sprzedajemy, gdy jest drogo. Co dzisiaj jest drogie? a no ceny nieruchomości są bardzo wysokie, więc nieruchomości są drogie. Więc co się robi? Inwestorzy sprzedają nieruchomości i co robią? Kupują tanie aktywa. A co jest tanim aktywem? A WIG20 jest tanim aktywem. Oczywiście to może nie być jeszcze totalne dno, no ale troszeczkę zawsze można kupić, prawda? Więc to jest punkt numer 3, przez który ceny mieszkań muszą i będą spadać, bo nie ma po prostu innego wytłumaczenia: jeżeli przechylimy szklankę, to woda z niej wyleci, a tutaj szklanka, jak widzimy, jest przechylona. Czwartym punktem, przez które nasze nieruchomości będą spadać, oczywiście jest fakt, że bardzo szybko wzrosły na cenie poprzez bardzo tanie kredyty, a tanie kredyty się obróciły z powrotem, prawda, ale o tym nie będę mówić, ale będę mówić o mieszkaniach w Unii Europejskiej. Polska jest gospodarką połączoną z krajami Unii Europejskiej, mamy teoretyczną wolność gospodarczą i przemieszczania się, co jest wspaniałym pomysłem. I myślę, że dzięki temu Europa bardzo mocno się rozwija. Via. ale co w związku z tym? jeżeli już mamy taką fajną wolność gospodarczą, która jest cudowna i a, jeżeli ktoś mówi, że jest inaczej to e się myli. E, uważam, że się myli. E, I co się stanie? Weźmy pod uwagę taki kraj, o którym często rozmawiam, ale także dlatego rozmawiam, żeby Państwo, żeby łatwiej było zrozumieć i żebyśmy widzieli, co w rzeczywistości ja mówię, żeby. Żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście te rzeczy się sprawdzają, bo jakbym dawał na przykłady ciągle różne kraje, no to człowiek może się pogubić, prawda? Ja się nie pogubię. Ale wielu ludzi może się pogubić i lepiej trzymać się rzeczy, rzeczy łatwych. Czasem najłatwiejsze sposoby są najlepsze, czasem najłatwiejsze zarabianie jest najlepsze. Najlepiej, piekarz idzie do piekarni, wypieka chleb i go sprzedaje, i tak przez 40 lat wstaje rano, idzie do piekarni, robi chleb, sprzedaje, i wstaje rano, idzie do piekarni, robi chleb, sprzedaje, i tak przez 40 lat może być bogaty, prawda? Zwykłe, proste yy, czynności. Tak więc ceny nieruchomości, drodzy Państwo w Hiszpanii, tak jak Państwo wiedzą, są w, yy, dwa razy niższe. I jest znacznie taniej utrzymać te, te nieruchomości tam, ze względu na to, że tam nie ma zimy i nie trzeba palić bardzo drogi gazem. Przepraszam bardzo, wezmęły kawę, bo mi w gardle zaschło. Dziękuję yy, za chwilę skupienia, tak więc. Jeżeli chodzi o mieszkania w Hiszpanii. Mieszkania w Hiszpanii już są nominalnie, nie per purchasing power, nominalnie, bo nasi rządzący i w różnych telewizjach bardzo lubią podawać liczby per purchasing power, a ja myślę, że per purchasing power niech sobie wsadzą do kieszeni. Teraz rozmawiamy nominalnie. Eee, oczywiście, dlaczego mogą sobie wsadzić do kieszeni? A no, dlatego, że per purchasing power jest fajny eee, pod kontami, ale finalnie e, oczywiste jest, że wolę mieć 3 miliony dolarów niż 3 miliony dolarów w Hiszpanii niż milion dolarów w Polsce, mimo to, że wyjdzie jakiś e, polityk, który z ekonomią, finansami i pieniędzmi nie ma nic wspólnego, oprócz tego, że je nam ciągle zabiera i rozdaje komu, innego, komu innemu. E, i powie, że jest inaczej. No, ja myślę, że większość z nas wolałaby mieć 3 miliony dolarów mieszkać w Hiszpanii niż mieć milion dolarów e, w Polsce i żeby ktoś nam wmawiał, że to jest taka sama wartość, prawda? Per purchasing power jest coś takiego. Per purchasing power to, moi e, drodzy państwo, w, e, to by był świat szczęśliwy, prawda? Tak więc w Hiszpanii ceny mieszkań są dwa razy tańsze nominalnie, ale... W Hiszpanii zarabia się nominalnie dwa razy taniej, więc nie jest możliwym, aby ludzie, którzy mają biznesy i którzy e, mają emerytury i którzy się dorobili, nie zaczęli wyjeżdżać do pięknej, ciepłej Hiszpanii z czystym powietrzem, z czystym morzem, bez zimy, w cieplu, cieplutko tata, 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 a do tego, moi drodzy państwo, Hiszpanie są bardzo podobni do Polaków, mają piękną muzykę, pyszne jedzenie. Ale przede wszystkim są kulturalnie bardzo podobni, bo są to, moi drodzy państwo, jest to. Są to chrześcijanie, są to chrześcijanie. Bo jak jedziemy na przykład e, do Anglii, no to tam są protestanci, prawda? Jedziemy do Włoch, to są chrześcijanie, prawda? Znaczy, chrześcijanie, katolicy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. i My jesteśmy kulturalnie bardzo do nich zbliżeni teoretycznie, pod tym kątem, chociażby, prawda? E, to też jest bardzo, bardzo ważne. Tak więc bardzo dużo ludzi zacznie uciekać do Hiszpanii ze względu na to, że po pierwsze mieszkania nominalnie są dwa razy tańsze od polskich, mimo to, że tam się dwa razy więcej zarabia, a także wynajem mieszkania w Hiszpanii. Hiszpanii jest dwa razy prawie już niższy, może nie aż tyle, ale tam się dwa razy więcej zarabia. Więc to jest na, na następny młotek do tego, aby te gigantyczne ceny mieszkań w Polsce obniżyć. Chyba, że w, do Polski wpuści się niczym Biedron, niczym Lidla. Oszoł, Kerfura, e, jakieś tam Aldiki, k, k, nie wiem, inne tam Biedronki i wykupi się polskie mieszkania i Polacy będą mieszkać tylko i wyłącznie w mieszkaniach należących do zagranicznych korporacji, tak jak robią zakupy w sklepach, które należą do zagranicznych korporacji. Tak, więc to będzie następny impuls, który sprawi, że ceny mieszkań będą w Polsce e, spadać. Numer 5. Ze względu na bardzo złą sytuację w Polsce, bardzo dużo ludzi zacznie wyjeżdżać z Polski, ze względu na to, że właśnie nam się szykuje nowy eksodus, a im mniej więcej ludzi w Polsce, to oczywiście tym mniejsze będą e, ceny e, mieszkań i e, to jest podstawą. Następnym punktem jest fakt, że oprocentowanie euro, funta i dolara drastycznie rośnie, co się wiąże z tym, że coraz mniej osób ma możliwość sponsorowania kredytem czy to są deweloperzy, czy to są inwestorzy sponsorowania kredytem z Unii Europejskiej, budowy domów, e, apartamentów 40, że tak powiem, metrowych, wielkich apartamentów 40 metrowych w Polsce. Co będzie się wiązało z tym, że nie ma finansowania, prawda? Oczywiście to niby ma ochłodzić rynek, będzie mniej dostępnych, ale też będzie można mniej kupować, prawda? Więc finalnie, pod naporem tego wszystkiego, to jest impuls do spadku cen mieszkań. Jeżeli chodzi o spadek cen mieszkań, to oczywiście jest sytuacja geopolityczna. Jest to siódmy, jest to siódmy punkt. I ósmym punktem jest także, że ceny mimo to, że ceny na przykład gdy, gdy będziemy jeżeli będziemy podwyższać oprocentowanie, żeby właśnie obniżyć inflację i polska złotówka będzie się umacniać, co jest bardzo ważne, żeby się umacniać, euro zacznie spadać do polskiego złotego, prawdopodobnie dolar. I fund. W związku z tym ludzie, którzy już nie mówią o kredytach w euro, ale mówię o gotówce. Bo dzisiaj na przykład ludzie, którzy mają milion euro, gdy euro na przykład kosztuje 4,90, mogą kupić na przykład 10 apartamentów każdy po 490 tysięcy złotych, ale gdy euro spadnie, a na przykład do 4 zł to za milion euro będzie można kupić też 10 apartamentów ale każdy tylko będzie mógł kosztować 400 tysięcy więc to jest taki spadek mniej więcej 20% tak samo z dolarem jeżeli, gdzieś, jeżeli ktoś ma dola, milion dolarów w okresie gdy euro e, jest bardzo e, bardzo mm, drogie dolar bardzo drogi 5, dola, 5 zł za dolara to taka osoba za milion dolarów może kupić 10 apartamentów, każdy po pół miliona złotych, czyli po 500 tysięcy złotych. Jednak, jeżeli e, kurs euro, i teraz pokażę na wykresie, bo tutaj mamy WIG, ale jeżeli kurs euro spadnie do swojej normalnej wartości mniej więcej około 3,50, bo drodzy Państwo, normalny kurs euro przez 20-30 lat to nie jest żadne 5 złotych, tylko normalny kurs euro to jest około 3,50. Normalny kurs, proszę zobaczyć, w 2014 roku przed rozpoczęciem obniżania wartości polskiego złotego, bo w 2014 roku zaczęliśmy drastycznie obniżać wartość polskiego złotego poprzez bardzo niskie oprocentowanie, drukarkę i rozdawnictwo. Rozdawnictwo, czyli rozmywanie pieniądza. Proszę bardzo, ile dolar wtedy kosztował? A no dolar kosztował 3 złote. Jeżeli przestaniemy, żeby być wysokie oprocentowanie, nie będziemy drukować pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to... Dolar amerykański spadnie na razie do 3,50 i wtedy za milion dolarów już nie kupimy 10 apartamentów, każdy o wartości 5000 zł, a kupimy tylko 10 apartamentów, ale każdy o wartości tylko 350 tysięcy złotych, czyli ile? O 30% mniej. Czyli o 30% mniej, prawda? No i finalnym takim następnym punktem, oczywiście, jest oprocentowanie kont bankowych, czyli pieniędzy, których możemy trzymać na kontach bankowych, prawda? Czyli jeżeli ktoś obecnie trzyma milion złotych na, milion złotych na koncie bankowym i dostaje na przykład 8% w skali, na przykład dobra, 7% w skali roku, to oznacza, że zatrzymanie miliona złotych na koncie bankowym otrzymuje 70 tysięcy złotych, prawda? Co to oznacza? A to oznacza, że 70 tysięcy złotych w skali e, miesiąca to jest 5883 tysiące złotych prawie na czysto, tylko chyba trzeba tam podatek belki, prawda? 5 czyli dostajemy zatrzymanie miliona złotych w polskim banku dostajemy prawie 6 tysięcy złotych. I teraz proszę sobie wyobrazić, że zamiast trzymać te pieniądze na koncie, to kupujemy sobie jakiś tam apartament za milion złotych, a jak już wiemy, 100 metrowe apartamenciki kosztują milion złotych w Polsce i taki apartament za ile wynajmiemy? 10 tysięcy? No nie, bo mało kto go wynajmie. Za ile? Za 8 tysięcy? Nie, bo mało kto go wynajmie. Za 7? Za 6? No, jak nam się uda za 5 czy za 4 tysiące, za, za 5 tysięcy wydająć, to będziemy szczęśliwi, prawda? A 5 tysięcy to już jest znacznie mniej niż 6 tysięcy. Jednak jeżeli wynajmiemy to za 5 tysięcy miesięcznie, musimy od tego odciąć podatki, musimy od tego odciągnąć wiele innych rzeczy, jak zepsucie domu, i tak dalej, i tak dalej. Więc na czysto zostanie nam może połowę tego, co możemy dostać ewentualnie na koncie w banku. Więc po co kupować nieruchomości drogie, jeżeli można dostać oczywiście bardzo dużo pieniędzy. E, trzymając pieniądze e, w pieniądzach, oczywiście, e, jeżeli zadałby mi ktoś pytanie, co by pan zrobił, gdyby pan w pewnym momencie, e, no nie wiem, e, wygrał, w, e, stu, stał się właścicielem 100 milionów na przykład e, złotych e, w gotówce, prawda? O, oczywiście, po pierwsze, wprowadziłbym. Czy wo, ale gdyby mi zadał pytanie, co by pan wolał mieć? Te 100 milionów złotych w gotówce i dostawać te 7%. Czy za te 100 milionów wolałby pan kupić na przykład 200 apartamentów albo 300, a 200 apartamentów każdej po pół miliona? Osobiście wolałbym mieć 100 milionów złotych w 200 apartamentach. Mimo to, żebym wiedział, że te apartamenty mogą spać na cenie 10, 20, 30, 40, a nawet 50%. Ale wiem, Wiem, że no, mnie by to akurat nie bolało, bo zawsze bym miał te, dalej te 200 apartamentów, ale te 200 apartamentów by mi generowało dochód z wynajmu, prawda? Eee, więc dalej miałbym pieniądze. I wiem, że w, i to jest oczywiste, że ceny mieszkań w skali wielu lat i tak drożeją. Dzisiaj ceny mieszkań muszą spać, bo są hiper, hiper drogie i nikogo na nie nie stać. W innej sytuacji by była osoba, która miałaby milion złotych, kupiła mieszkanie albo zaciągnęła kredyt na mieszkanie za milion złotych, yy, zaciągnęła kredyt na 900 tysięcy złotych na mieszkanie, które może spaść z ceny na przykład na 600 tysięcy. No to to jest bzdura, prawda? Ale jeżeli mamy 100 milionów Złotych. No to lepiej mieć chyba 200 mieszkań niż 100 milionów złotych w papierkach. Ze względu na to, że jednak papierki mogą stać się z papierkami, a nieruchomości nie. Więc na przykład jeżeli już bym musiał, jeżeli miałbym do wyboru mieć 100 milionów złotych w gotówce, Oczywiście, gdybym miał 100 milionów złotych do dyspozycji, do inwestowania, wprowadziłbym dywersyfikację ryzyka, czyli rozrzuciłbym oczywiście na akcje, na, na firmy, na, na nieruchomości, tam na złoto, na to, na tamto, prawda? Kawałek po kawałku. Yy, yy, to jest oczywiste, ale gdybym miał mieć wybór 100 milionów złotych. W gotówce albo 100 milionów złotych w 200 mieszkaniach po 500 tysięcy złotych, mimo że cena tych mieszkań może na przykład na 4 lata spaść. O 40%, to oczywiście wolałbym mieć te 200 nieruchomości ze względu na to, że jest inflacja finalnie, prawda? A na samym końcu, no przecież może, może, może nastać wariant turecki, prawda? Więc te 100 milionów, mimo to w tej złotówce aż za 5 lat będzie warte i tak 20 milionów, prawda? Inna sprawa, jeżeli ktoś kupuje dom za 1,5 miliona, mieszkanie za 1,5 miliona złotych na kredyt 1,400 400 tysięcy złotych i cena nieruchomości spada do 700 tysięcy złotych i bank Ci wymawia umowę, bo bo masz kredyt na 1 400 000, a twoja nieruchomość to no tylko 700 000, no to, to już jest inna sprawa, prawda? Ale wielcy milionerzy, wielcy miliarderzy to niezwykli ludzie, prawda? Im się tam zbytnio nic nie stanie, jak tam na chwilę wartość ich majątku spadnie. No popatrzmy na taki Facebook, prawda? Wartość Facebooka spadło 70% obecnie, prawda? W kilka miesięcy. Czy to oznacza, że pan Zuzabel jest biedny? Nie, nie jest biedny, jest super, hiper miliarderem i tak. Prawda? I nie sądzę, że chciałby zamienić yy, nawet, gdyby wiedział o wielkim spadku swoich nieruchomości, swoje pieniądze na dolary amerykańskie, chociaż kto to wie. Tak więc, drodzy Państwo, punkt za punktem mówi sam za siebie, że ceny mieszkań powinny spaść. No takie 50% to minimum minimum minimum. Oczywiście może się stać, że ek, ök, Polska stanie się gospodarczym nie tygrysem, ale jakimś imperium, że nasz dochód będzie rósł niczym w Irlandii, że Google, że um, Alfabet, że super korporacje, które są w innych krajach, mają siedziby, zaczną mieć siedziby w Polsce, w Warszawie, że Warszawa się stanie, no, może nie w zamian za Londyn, ale jakimś drugim Londynem, wiecie, Frankfurtem, że będziemy bogaci, żeby nasze dochody będą szybko rosły, że mimo to, że będziemy drukować, to cena, nie ruchu, cena złotówki nie będzie drastycznie tracić i tak dalej i tak dalej. Oczywiście miło sobie pomarzyć, fajnie by tak było, no, ale e, mam nadzieję, że się mylę z tymi tu przepowiedniami, i w rzeczywistości nasze zarobki wzrosną nie wiadomo jak, i będzie nas stać na e, 70-metrowe apartamenciki za milion złotych, naszymi zarobkami na kredyt oprocentowany na 13%. E, no, chciałbym, żeby tak było, chciałbym się mylić, chciałbym nie mieć racji. Ale niestety ja sobie nie wymyśliłem tego, że jak przechylamy szklankę, to woda wtedy z szklanki wypada, tylko ona rzeczywiście wypada, wylewa się. Tak więc, drodzy państwo, dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że te punkty tak dały dosadnie do zrozumienia. Życzę miłego dnia. Bardzo proszę o subskrypcję kanału na YouTube, ze względu na to, że bardzo dużo osób ogląda, słucha, ale bardzo mało subskrybuje. Państwu to zabierze dwie sekundy, a mi naprawdę pomoże. Oczywiście, także proszę o kciuka w górę, o jakiś merytoryczny komentarz. Będę wdzięczny. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.